A jak jest piekło, to i duchy. I duch Stanisława Górki. Raz do roku spaceruje sobie po wyspie zamkowej na jeziorze Góreckim w poszukiwaniu swojej posiadłości, na której po wielu, wielu latach chwilowy spokój znaleźli państwo Klaudyna i Bernard Potocki. Mało jest jednak tych, którzy go widzieli. Może dlatego, że zamek można obserwować tylko z brzegu. A to dlatego, że wyspa jest częścią obszaru ochrony ścisłej. Po co zresztą pchać się w ręce ducha z piekła rodem? Kto by to lubił? My lubimy się pchać w ręce ducha. Szanowni grzesznicy, właśnie czekamy na Jezola, który się wlecze jak zwykle. Dzisiaj jedziemy na jezioro Góreckie i mam nadzieję, że będzie gicio. Co jest? Kanał wydaje się. Darmowa reklama normalnie. Kto uderzył? Tomek? Kto już znaczy? I Ajzol, kto już znaczy? Ale mam głupi ryj, wiecie o tym? Mam tak głupi ryj, że to jest nieporozum. A wiecie, ogólnie chciałem wam przekazać informację, bo i tak to kurwa byku potnie, albo nie. Albo mnie potnie. Ale chciałem wam przekazać, moi drodzy widzowie, że właśnie jedziemy. Gdzie? Na Jezioro Góreckie. Tak. I tam będziemy łapać. No nie Pokémony. Nie Pokémony. Będziemy łapać coś naprawdę bardziej gorszego. Więc... Twoją starą. O, twoją no, starą no. Będzie łapać. Dobra, starą. Nagrywajmy spontan chyba. Siema. Kilka słów ode mnie, albo nie ode mnie, po od nas. Jedziemy i nie dojedziemy. Poskrywy posamykane. Wiecie czemu blondynka smaruje czoło brokatem? Nie. Żeby błysnąć intelektem. Jedzie sobie pedofil, kurwa się zwa autem. Jedzie sobie, nie? Widzi po prawej stronie, kurwa, nie? Mały chłopczyk, kurwa, napierdala rowerkę z kieczykułowym, kurwa, z takim kaskiem, kurwa, plastikowym, kurwa, motocyklisty, nie? No. I podjeżdża do niego, kurwa, tego chłopczyka, nie? Mówi, chłopczyku, lubisz motocykle? No, kocham motocykle, kocham, nie? To skakuj do mnie do auta. Bo ja mam garażu zajebisty motocykl, taki prawdziwy. Mój, no zajebiście, wsiadam. Kurwa, wola, kurwa, nie? Ten opień, kurwa, jedzie z nim, kurwa, i zagaduje, nie? Nie, a wiesz co? Mogę ci obciągnąć? Mogę. No nie, no jak? No nie. Może chcesz mi obciągnąć, nie? No nie. Żadnej opcji nie ma takiej, kurwa, nie? Ten opień mówi, może ci wsadzę w dupkę? Kurwa, no nie, ale proszę pana, już wiem, o co panu chodzi. Bo ja tylko kurwa tego motocyklistę to udawałem, po prostu tak się bawiłem, że kurwa jest w nim. Też mnie cię lubi. No to dobrze, nie? No ale maszata lubi. Aha. Maszata pozdrawia. Maczeta moja też go lubi. Ja też tak. Maszata Korgiego. Tak. Powiedziałem, że ostra łóżka. Będzie. Po czym miejsce zrobiłem? Wzywam wszystkie duchy, demony oraz wszystkie mityczne stworzenia z tego lasu. Ukażcie się nam i przyjdźcie porozmawiać. Introwertycy. Zobaczmy was w tej chwili.
I tam tu woda? Tak. Tom. Zaki wpadł. Mhm. Jest woda. Wiesz, gdzie jest wyspa? Jest woda. Ja pojebały na stronę, kurwa, świata go. Jesteśmy tu. Czy działeś? Dawaj, powiem panowie, to... Idziemy, co? No. Czyli tak mówisz, tam dom ścieżka. Tu? Tędy? No. I tam powinna być ścieżka. Ścieżka powinna być ścieżka. Po lewej stronie tędy powinna być ścieżka przejeziona. Nie tam. Tu mamy ziarko. O! Stanisław Górka. Stanisław Górka. Tak. Widzę go przy was. W imię Lucyfera nakazuje duchowi Stanisława Górki pojawi się tutaj koło nas w tej chwili, w tym momencie i opuścić swoją wyspę i przybyć tu do nas. Jesteś tu? Zamkało się, że tu jesteś. Odrób jakiś hałas. Tam. Zobaczmy. Co? I za. Nie musisz się nas obawiać, nie zrobimy ci krzywdy. O! A ty? To są jaja. Ale co on tu widziałem? A taki cięt przeszedł. Jak to jest jego teren, to wiesz, może być wszędzie. Czy serio byłeś niedobra swoich podwładnych, przez to musisz się błąkać po tym lesie? Fajnie by tym tatarakiem tu strząsło. Co to sądzisz? Ciało. Ile lat już tu się błąkasz? Echo w chuje. Ty nie bądź w ogóle. Co? Mam jeden tatarak, kurwa. Widzisz? Cały czas się buja, kurwa, to nie jeden. No. Na wszystkie inne strony. No. No tu, nie? No. Tak samo by żaba może być w wodzie, nie? Ale kurwa... Żaba jest w samym miejscu cały czas. Żeby też tak nie ruszała, nie? A ty poruszasz tą rośliną? Nie ma gdzieś przy tym tylu przykład, dobra. To jest jakiś kabelek. To jest do guźnika. Teraz Górka, jesteś tu? Czemu się nas boisz?
Możesz wychodzić do kamery? Tak. To jest z przodu, za mną, z prawej czy z lewej? Za. Nie robimy wam krzywdy. Jeszcze raz, jesteś zliczy dobrze. Czy jest to z nami Stanisław Górka? A jeśli tak, to jak blisko? Długo się już tu błąkasz? Wieczność, kurwa. A widzisz nas? A jest ktoś oprócz ciebie? Tak. Gdzie tam idą? Dobra, na razie wyłączę SB7. Czy zrobisz jakiś hałas? Ej, stój, zero. Dobra. To włączam SB7. Ale chcesz zrobić hałas? Jak włączę? Obiecałeś. Dobra. A że mam ich stąd wziąć? Ja pierdolę, kurwa. Mogę pójść. Nie. Nie ma się. To kto ma iść? Pokazałem wam tu? Trochę? To właśnie też, nie? Trochę. Ja? A na razie włączam SB7. Zrób dla mnie obłożony hałas. Dobrze? Dobrze. Ja zaś się wypurwię jakieś drzewo, to stąd spierdalam, kurwa, chuj. I ginę na gałęzi się nabijając. A kto jest we wodzie? 001. Minimum 3 osoby. Twoje kroki? Ja bym na chwilę włączył SP7. Jest to pytanie. Mamy iść prosto, czy skręcić? A może użyć twój głos tak tutaj? Na żywo? Na radę? Ale? Co? Nie powtórzę. Słuchaj. Bo ja usłyszałem mnie. I ciszę. Możesz raz zrobić dla mnie hałas? Taki mocniejszy? No rób to dla mnie. Jest, zaizolam. Za najpierw trzy razy się kawę się połamały i później taki Taki większy hałas. Coś tam było. Za izolem.
tam gdzieś 20 metrów tam. Kto to był? Czy możesz Ezola popchnąć w plecy? Masz pana przyzwolenia, można popchnąć. A uderzyć, usypnąć. Dobrze. Mój dar to jest swoje życiowe energia, chcę. I ci brakuje siły. A ty się zbiłaś. A ty się zbiłaś. Na żabę? Swoją siłę. Udowodnij mu, że jest silny. Ja w ciebie wierzę. Nie chcę. A czemu nie chcesz? Ja chcę, bo to on powiedział, że nie chce. I ona później powiedziała. Robisz to dla mnie? No robisz to dla mnie. Dobra, to zadam ci pytanie takie, no. Gdzie dokładnie jesteś? Jeszcze raz. Przede mną? Za mną? Z prawej czy z lewej? Ale kto? To ciebie poszłem? Na to sami? Dobra. Pytanie drugie, albo w sumie któryś tam. Czy chcecie zrobić tam krzywdę? Nie, nie, nie. A u mnie ilu was tu jest? Ilu? Dwoje. Jesteście ofiarami stanie samej górki? To on was utrzyma? Wziąłem pod auto i zapraszamy tam nas wszystkich. Dobrze? Pójdziesz tam z nami? O, z nami, przejdzie się na miasto. Przejdzie się. Dobra. Co? Ile was tu jest?
prawo, bro. Może pójdę do urządzenia? Z niego mówić, nie? Jeśli odpowiedzieliście, to dzięki wam za wszystkie odpowiedzi. Dziękujemy. Ale manifestacja by się też przydała. Nie musicie, zanim podążać nie musicie, a jak ze mną to możecie tam u mnie mieszkać nawet, bo tam ja mam dom góra dla duchów. Nie tam ja każdego duchu goszczę. Kurwa, tamten samochód nie robi przypału po niego. Kurwa, to odpalenie tego jest dobre, chuj. No idziemy? Nie. No, to mnie nie zmieni. Okej. Jedzie? Co to ma? To jest dzisiaj? No. A teraz to już odbyłem. Wywam was tu wszystkich. No. Znowu? Tak, znowu. Chcemy się zobaczyć wszystkich. Ja zacznij nas wokół stołu. A ja idę do chaty. Nara, nie słyszysz, powiedział, to nara. To dobrze, zostanę. Muszę go ogłuszyć, zaraz pójdę spać. Wow. Kołysanka. I tak nie usnę. Dzisiaj nikt nie usnie. Uwieziony na wyspę? Nie można z niej wyjść? Zostałem teraz uwieziony na wyspie. Nie można z niej wyjść. Wiem, co sam. Otwieram bramę. Idzie. Kto idzie? Z tamtej strony? Z lewej, mojej? A za murem. Nie, na ratajebie. A gdzie? Lewo, prawo, prosto. Kurde, żył. Lewo, prawo, prosto. Proszę ma... Lewo. Boicie się nas? Mam się odwrócić i pójść za siebie? Daleko?
A sam nie pójdę. Spytaj? Ja mam spytać? To jak, mam iść? Tak czy nie? Prosto. Któryś z was mnie pilnuje? O, to jest jego imię, czy tylko tak powiedziałeś, ale mnie pilnuje. No co tam? Chcesz za mnie jeszcze gadać? Co tam jest? Coś od nas coś jeszcze? Tak. Uważamy. Trzymaj się. Zdeno, chcesz to wyrwać? A jak będziemy w czterech? Tak czy nie? Wyrwać? I ze mną? Nie wiem. He? To jest tyś, że ma chodzi obok. Co? Iść czy nie? Idź. Idę. Lucyferze. Tatku, usłysz mnie? Co on jesteś? Ale nie możecie. Czy ktoś was utrzyma, tak? Nie musisz tego słuchać. Wiecie? Że... Tam jest? O, co to było?
Dobrze. Chcecie to nas dobrze? A ilu was jest? Dwóch? Nie wiecie co robić? Nie burki. Nie, nie wejdziemy na wyspę. Będziesz po boku uciekał, czując wyłączny strach, zagubiony pośród drzew, próbuj wyrostać sam. Możesz modlić się lub błagać Bóg i tak w dupie rozmach. Każdy i tak w końcu odwiedzi ten mroczny las.